3 maja cała Polska obchodziła Święto Konstytucji 3 maja. Świętował również Cieszyn. Radośnie przywitała Państwa Orkiestra Dęta Cieszynianka i Cieszyńskiej Gwiazdeczki, zespół taneczno-mażoretkowy działający przy Domu Narodowym. Mili Państwo, już za momencik rozpoczniemy oficjalne powiatowe i miejskie obchody Święta Konstytucji 3 maja, w tym miejscu na rynku w Cieszynie. Rozpoczniemy oczywiście tradycyjnie od odśpiewania hymnu. Pierwsza w Europie, druga na świecie, Konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów, uchwalona 3 maja 1791 roku, choć przetrwała zaledwie 14 miesięcy, wpisała się na stałe w tradycję naszego narodu, stając się symbolem jego umiłowania wolności. Mieszkańcy Cieszyna i powiatu cieszyńskiego, przed rokiem, kiedy przemawiałam do Was po raz pierwszy, również byłam w rodzinnym cieszyńskim stroju. Był ten sam 3 maj i jak co roku okazja podzielić się z Wami refleksjami. Na tym jednak kończy się podobieństwo z zeszłorocznym spotkaniem. Tym razem nie przychodzę z refleksją, ale z prośbą o zreflektowanie się nad sobą jako mieszkankami i nad sobą jako mieszkańcami Cieszyna. Przychodzę z konkretnymi pytaniami, które przestaliśmy, jak mi się wydaje, stawiać zarówno od święta, tym bardziej zapominając o nich w codzienności. Trzecie pytanie. Jaki mamy plan na dalszą integrację, przede wszystkim z Czechami? Nadal nie uczymy się języka sąsiadów, nadal nie rozumiemy ich kultury. Tymczasem mnożą się projekty i konferencje transgraniczne, ale bez pokrycia w zmianie mentalności i nastawienia do wspólnego dziś Cieszyna. Nam się zawsze dobrze świętuje, bo jesteśmy u siebie w domu, cieszyniacy. Większość muzyków to Orkiestra Cieszynianka pochodząca tutaj z Cieszyna. Pogoda nam dopisała, także bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co roku właściwie mamy to niesamowite szczęście być częścią tego spektaklu w Cieszynie. Dla naszych mażoretek to jest właśnie jedyne takie święto, w którym możemy się pokazać w mieście, przejść przez miasto i właśnie tak pozdrowić mieszkańców naszym tańcem i zaciekawić i zaprosić na rynek. Przyjemnie, tylko słońce najświeciło. Bardzo przyjemna atmosfera i ludzie jak klaszczą, od razu się lepiej robi, od razu uśmiech w ogóle, tylko trochę to słońce przeszkadza. A stres jakiś był, żeby nic nie wypadło? Troszeczkę, ale to wiadomo, zawsze jest stres trochę. Thank you.
ale jak? Dobrze, dobrze. Młodzi artyści z przedszkola numer 1, nisko się Państwu upomnieni. Raduje się dusza, ty pierwsza kadrowa na boje pierwsza. Oj, ta, ta, na kompanią kochana nie ma, twoja pierwsza nie da śpiew. Chociaż chowa długo, mamy zdrowe, ale że nie minie byle, tylko zdrowe, oj, ta. Przede wszystkim sprowadziły nas nasze dzieci, które występowały na scenie. Czyli tutaj, jak pana... Zuzia, Karolek jest jeszcze za mały. Karolek, jak się tak? dzisiaj świętuje? Bardzo dobrze, Karolek jest zawstydzony. No, bardzo radośnie, bo moja wnuczka tu śpiewała piosenki z przedszkola numer 16. W ogóle pogoda do Pisa jest bardzo świątecznie, radośnie. Przyjemnie spędzamy czas. Bardzo fajnie, w porządku. Przyszli Państwo tutaj z rodziną całą, czy tylko... Całą rodziną. Czyli kto? Żona, która się chowa i syn Kubuś. Mi bardzo się podobały piosenki patriotyczne naszych kochanych dzieci małych. No piękne, po prostu było to przepiękne. I myślę, że w przyszłym roku znowu tak pięknie dzieci zaśpiewają i uczczą to święto. Czyli tutaj padł taki pomysł, żeby to była taka tradycja już cieszyńska, żeby przedszkolaki zaczęły śpiewać te piosenki. Zgadza się Pani z tą myślą? No, ja myślę, że jest to do przedyskutowania w gronie koleżanek, nauczycielek. Jeszcze tak może czyli będzie. Fajny pomysł, tak? Bardzo dobry pomysł, piękny. Jest to taki uroczysty charakter tego święta. No, oczywiście pogoda, atmosfera wspaniała, także nic tylko świętować. Udane bardzo święto.